Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, gramy turniej drużynowy Polskie Ogórki na horyzoncie. 4 minuty na zawodnika z możliwością berserka. Gra 197 drużyn. Bardzo fajny turniej. 2 godziny dobrej zabawy nas czeka, także zapraszam. Zapnijmy pasy i jedziemy za chwilę. Za kilkanaście sekund rozpoczynamy. Bawmy się dobrze, moi drodzy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, No i startujemy. 3, 2, 1, 0. No i go, moi drodzy. Ciśniemy. 12 numer startowy ma nasza drużyna. Obcinamy, a przeciwnik nie obciął. Niestety. Trzeba będzie szybko grać. Z reguły pierwsze partie przegrywam. Może to się teraz zmieni. Miejmy nadzieję. Pozycja czarnych jest. Przeciwnik proponuje remis. Nie zgadzam się. Słuchajcie, gramy dalej. Dlaczego mam się zgadzać na remis? Chociaż z drugiej strony, może warto było ten remis przyjąć, ale już za późno. Pozycja czarnych jest po prostu lepsza. Troszkę lepsza, oczywiście. Przyjemniejsza. Tu może zagramy, będziemy te pionki męczyć. Jakoś tak spróbujemy ustabilizować sytuację. Pozdrowienia, pozdrowienia. Pulchnę. Dobra, otworzymy wieżę. Tutaj będziemy cisnąć te piony. W takim stopniu może. A, taki teraz dostanę ruch niestety. Zejdźmy ze związania. Mógł od razu tak zrobić. A tak nie zrobił. Ok. Z takim planem. Może z takim planem. W sumie nie wiadomo, jak się przedrzeć tutaj do przeciwnika. Może tędy coś spróbujemy zrobić. Aha, A4 jest. To niedobrze to wygląda. To teraz mam gorszą pozę. Gorsza poza. No niestety dostałem plombę. Dostałem plombę. Widzicie? Pokarało mnie, że nie wziąłem remisu. To pozycja przegrana. Może jakimś cudem remisik się uda uzyskać jeszcze? Mówię cudem, oczywiście. Dobra, jak tego piona wezmę, to co ja teraz mogę? Za bardzo nie mogę. Te dwa wolniaki, trochę czasu. Przeciwnikowi ubywa, no to wymieniamy. Wymieniamy oczywiście. Trzeba stać w miejscu chyba.
Ajajajajaj, no to mnie załatwił. To mnie załatwił, gościu. Dobra, trzeba poddać. Nie ma sensu. Straciłem sporo czasu jednak na to. No widzicie? Tradycji stało się zadość i nie przyjąłem remisu, ale dobrze nie przyjąłem, bo remis mi tam nie satysfakcjonował. Na goniec A6 już mogłem zagrać, zdobyć pionka. Czy to i tak zdążę? No to powinienem sobie chyba z pionkiem więcej poradzić. Mam nadzieję. Źle pograłem. Tam goniec C8 było już dobre. Chociaż jak za dużo wymienię. Jak to zrobić? Tym chyba odbić. Ale tutaj. I teraz może. O, tak, może zagrajmy. Tutaj króla trzeba będzie. H3 muszę zagrać. H3, H3, H3 koniecznie. Aha, tutaj tu muszę go wypędzić. A, zresztą takie zagranie. Dobra, takie zagranie. Dobra, tu się przytrzymuje wszystko. Tu idę i po te pionki. Dobra. Jest okej. Okay. Dobra. Punkciki pierwsze zdobyte, jest dobrze. Dobry wieczór, witam cię, Adamie. O, pięknie. O, misklik mi się zrobił, ale to nie szkodzi. Taka obrona królewsko-indyjska odwróconym kolorem. Wygląda to chyba sympatycznie. A, wieżę mogłem wziąć. Zobaczcie. Za szybko, za szybko. Wezmę pionka. Wezmę. I wrócę. Tu otworzyłem, ale tu się broni. Dobra. Tu się broni. Dobra. Tu wlatuje. Ajajaj. Skoczek bije. Hetman wybił. To dla mnie chyba lepiej. Mam nadzieję, że się obronię. Chyba się obronię. Mam nadzieję. Oj, chyba nie. Wieża. Nie, to będzie remis ewentualnie. Dobra, w tej pozycji to i tak dobrze. Nie chcę remisu?
Tak, gramy. No to teraz nie będzie remisu, teraz to wygram. Czekajcie, jeszcze zagram tak, żeby bronić pionka. I tutaj. Do góry. No to wygrywam. Fartem, fartem, fartem. Dzisiaj Mandzio gra z nieuczesaną. A zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, może po streamie? Czemu nie? Zobaczymy. A o której grają dokładnie? Dajcie znać. Druga 15. To nie planowałem o tej godzinie, ale zobaczymy. Może, może. Przeciwnik mógłby poddać, nie? Dobra, jest punkcik kolejny. Dobrze. 2700. Nie obciął, nie obciął. A ja obcinam wszystkie. Co mi tam? Co mi tam, moi drodzy? Obcinamy wszystko. Nie czaimy się. C6 trzeba zagrać, poza jest dobra. Jeszcze skoczek B5 jest nieprzyjemny, będę musiał tak zagrać, no właśnie. Tutaj wieża jakaś daje szansę wygrzebania się z tych problemów. No on tam na pewno kombinuje, żeby mnie pogrążyć. Tak, tutaj, tutaj. Różnobarwne, może się coś tutaj uratuje. Mogę, tu muszę. Nie jest łatwo niestety w tej pozycji grać. Nawet bym powiedział, że jest bardzo trudno. Teoretycznie to chyba jest remis. Ale z praktycznego punktu widzenia, jak mam tak mało czasu.
A, i szacha dostaję. Wieżą. I przegrywam. No chyba widzi takie rzeczy. Tutaj zagrał. To jeszcze on tak. Ten pionek jest moją nadzieją. Rzucę remis, a żeby pomyślał. Przygwoździł mnie. A, i tutaj wygrywa. Okej. Długo to trwało, co? NM to jest to samo co FM tak naprawdę. Mistrz krajowy to jest trochę lepiej niż mistrz FIDE. To już mówiłem wiele razy, moi drodzy. Mistrz krajowy to jest trochę lepiej niż mistrz FIDE. Wygooglujcie sobie, jak jest na PZ szachu. Muszę grać pozycję taką nieswoją trochę, no ale trudno, bo mi się miskliknął tutaj pionek na C3. No dobra, wszelakie wymiany. Sucha pozycja. Tutaj będzie chciał mnie atakować. O proszę, proszę. No i ma prawo. No i ma prawo, moi drodzy. Tutaj spróbuję skontrować. Tutaj zagrał. Dobra, tutaj to zwybijemy sobie. To może ja go skontruję szybciej. Właśnie. Tutaj ja go skontrowałem zdecydowanie. Dwa piony więcej. Tylko to trzeba zrealizować. A, tutaj bije. Tutaj mam na szczęście jeszcze zasłonę. Może to nawet lepiej wyjdzie, bo teraz właśnie wymienię wieżę. Ok, i zasuwamy wieżą. Sprytnie, sprytnie. Zasada jest taka, że ja muszę tutaj mieć miejsce dla pionka. Przegrać nie przegram tego oczywiście, to jest najważniejsze. Tu szach i będą... Aj, mogą od razu tak zagrać chyba. Chyba wygrywam. Dobra, mam go. Mam go, mam go. Bardzo dobrze, są punkty. Tak, odwołali, niestety tak, odwołali. Widziałem, dostałem maila przed chwilą. 1600, no nie, no nie mogę przegrać z takim zawodnikiem. Bez urazy oczywiście, ale adekwatnie do mojego rankingu. Ale widzę, że ogarnia chłopak. Jednak wybił. Tutaj mógłbym trzasnąć. Patrzcie, gram bez pionka. Dobra, już nie ogarnął. Szybkie wymiany nie są dla niego na korzyść.
I po skoczku chyba. Skoczek się zaplątał. Do mata. Jest. Kolejne punkciki wleciały. Wróć do turnieju. Okej, okay, jak tam Polish Cucumbers? O, jesteśmy na siódmym miejscu. Jest dobrze. O, Maciek przyszedł. Słuchajcie, ale mamy skład. Świetnie. Ale się ludzie się spieli. Bardzo się cieszę. No to słuchajcie, zaraz się chce grać. Aż chce się grać. Zaraz, on mnie obciął. Co on tutaj? Co to za E5? O, rety. To ataki ren na tego piona. Z takim planem. Ja tu chcę zrobić roszadę. Nie muszę się śpieszyć z tym pionkiem, żeby go na siłę zdobywać. O kurczę blade. No powiem wam, że aż mi się gorąco zrobiło przez chwilę. Ruszady jeszcze nie zrobiłem. Trudno. Król do ataku idzie. Dobra, gońca sobie sprzątniemy. Jednego piona jest dobrze. Nie, remisów nie. Remisów nie. Remisów nie. No mój król strasznie wędruje. Dobra, chowamy go. Jakimś tam gońcem sobie tańczę. No muszę przyznać, że gość gra kreatywnie. Właśnie, to był dobry ruch. Niestety. Niestety dla mnie. Coś tam ogarnia. Kurczę, jeszcze mało czasu jest. Skoczki mnie tutaj trochę zajeździły. Tak, jeszcze mam opcję jakąś. Coś się uratować. Chcę mi dać po prostu mata. Bezczel. Słuchajcie, masakra. Ach, tu jeszcze podstawka. No to pięknie, Krzysztof, zagrałeś. Przegram z gościem, przegram, słuchajcie. Czy jakaś nadzieja tam na jakiegoś mata? Że tutaj mat wjedzie. Patrzcie jak gra, no. Patrzcie jak gra. Czy ja tam dam radę? Muszę tak. Coś tam się uratowałem. Tutaj brakuje mi jednego ruchu jeszcze. Te jego wieże są gorsze. Tak. No masakra. Czy w ogóle coś mi to daje? Nie za wiele.
Kurczę, pograłem trochę słabo. Dostaję plombę. Patrzcie, no przegrałem. Przegrałem z jakim gościem, no 1500 coś, no to jest w ogóle tragedia. Ale kurczę, blade, no. Zobaczcie, zabrakło mi czasu. No cóż, nic nie poradzę. Nic nie poradzę, trzeba odbić dalej. No i tak się zdarza, niestety. Jakiś wymiatacz, no. Na szczęście. Zagrać trzeba dobrze, debiut i będzie dobrze. Nie, to już czysty pion więcej. Tak, coś próbować. Dobra. Możliwe, że coś tam pokaczałem. Dobra, nie wiem, jakiś taki zwariowany ruch robię. Może tam uderzę. Już nie za bardzo mogę tam uderzyć. A dlaczego nie? Mogę chyba. Na szybkiego blica to może starczy. Zobaczcie, jednak nie. Jednak mnie tutaj skażą. Skażą mnie tym tą nonszalancją. Brakuje armii tutaj do matowania. Wchodzę wieżą. Aha. Właśnie. Skoczek tutaj. Nie, no bieda. Bieda, bieda. Ciasno, ciasno. A przeciwnik przybrał tutaj obronę, niestety. Co? Jakaś nadzieja na chytrego mata. Dobra. Ale jeszcze broni tymi pionami. Dobra, mamy go na szczęście. Dobrze, że odbite. O, wiecie, nie zawsze się wygrywa z tymi słabszymi. No cóż, cóż mogę powiedzieć. No słuchajcie, odbite. Najważniejsze, że odbite. Przeciwnik tutaj nie ucina. Ja ucinam wszystko. Lecimy z tematem, moi drodzy. Oddam pionkę, ciekawe czy weźmie. To takie tam sztuczki, wiecie. Bajery małe. To jest możliwe, że złe. No właśnie. Wykorzystuję, będzie A5. No dobra, latamy sobie bez pionka. Słusz na jego. Widać, że się sadzi na mnie. Sadzi się na mnie zdecydowanie. Już go oszukam. Pionka wezmę i odzyskam piona. Mam nadzieję, jakieś B4. Widzę, że chyba jest dobre. Wrócę.
Słyszy, wszystko słyszy. Okej, się przerzucę skoczkiem. Król to wyrównać czas za chwilę. Co tutaj zaraz po A4? Po A4? Ciężko powiedzieć, co po A4. Trzeba wrócić. Pomanewrować troszkę. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? C5 chyba jest dobre. Jednak trochę myśli, ale czas mu się już powoli kończy. Trochę gość myśli, muszę przyznać. Tak, zagrajmy. Tutaj skoczek wchodzi. Tu muszę jakoś... Aj, pasywnie znowu. Może uderzę? Nie chcę za bardzo tam uderzyć. Ale muszę. Nie chcę, ale muszę. Słuchajcie, żeby trochę się uwolnić. Co? Dobra, przepychamy. Przepychamy to. Dobra, wiem, że upraszczam mu pozycję. Te pionki może jakąś karierę zrobią. Czas się wyrównuje, to jest ważne. Królem. Aktywność króla jest tutaj bardzo ważna. Okej. Jest bardzo ważna aktywność króla, słuchajcie. Szalenie ważna, bym powiedział. I pionkami idziemy dalej. Plan jest prosty. Pionkami maszerujemy do góry. Tu mogłem wziąć. Ale też nie będę odsłaniał pozycji. Tutaj szacha damy. Tu teraz będzie groził ruch. Wziął. Ciekawe. Hetman i królem idę tutaj. Dobra, teraz wieżą się szybko przerzucę. Będę groził matem. Chyba tu jest mat. Mogę zbić, nie ma co ryzykować. Pozycja. Czy to jest wygrana z tym pionem bandowym? Teraz tak. Teraz to jest wygrana. Bez problemu. Król jest odcięty. Teraz to już na luzie. Trochę to trwało, ale punkty to punkty. Polish, cucumbers, jak tam stoimy, moi drodzy? Tniemy, tniemy. Witam, witam Wiktoras, witam wszystkich. Cześć, cześć.
No obcinaj, gościu. Co jest? Wybiję to. Sam lubię grać takie pozycje czarnymi. Też zagramy sobie tu pionkiem. Na spokojnie. Polecam. Książka Agresywne Szachy. Polecam. Dobra książka. Zaraz, przecież tu mi bije. Kurczę. Dopiero po ruchu zauważyłem, on nie widział. Cześć, cześć, Sol. Witam cię. Wejść, to muszę zagrać w ten sposób. Też przemanewrować troszkę skoczka, może by się przydało. Tak, zagrał. Wrzucimy skoczka tutaj. Z powrotem. Tu będzie chciał wjechać, ok. Z takim planem. Ojejku, misklik mi się zrobił. Zobaczcie, no, misklik. No niestety, karma, karma. Myszka mi nie zadziałała jak trzeba. Za szybko puściła. Ach, feralna mycha. Partia birda. No tak grają, tak grają. Tak grają, to wiem, że tak grają. Zróbmy roszadę. Co ja tam się będę szczypał? Nie poszło chyba tak, jak chciałem. Ale wyszło przynajmniej dobrze. Myślał, że mata mi tutaj wciśnie. Nie ma tak łatwo. Ojej, wieżę podstawiłem na E3, nie wziął. Nie wziął, nie wziął. Śmieszne te szachy. Jeszcze gość nie widział, nie? Dobrze dla nas. Ojej, to nie znaczy, że ta pozycja jest już wygrana. No to widzicie, to jeszcze jest gra, nie? Ale nie wziął. A dzień dobry, witam. Tu jakieś chocki, klocki widzę. Dobrze zagrał. Dobra, wystraszył się. Wracamy bezpiecznie, stabilizujemy pozycję, chcemy wymieniać hetmany. Po H4, po H5 znaczy. Zbił, dobra.
No widzę, 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 że chce mnie tutaj załatwić. No właśnie. Kurczę, i mnie za... Dobra, masakra mnie porobił. Wstyd na całego, słuchajcie, wstyd, dwie jakości więcej. No widzicie, co się dzisiaj dzieje, muszę się odbić. Muszę się odbić, nie mam punktów w ogóle, ja muszę tutaj zobaczyć. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest? Dołącz do gry. 2700 gościa mi jeszcze dali po porażce, co to za sprawiedliwość? No odbicie. Jak mogę zrobić teraz w tej sytuacji? Nie za bardzo wiem. Wszystko powymieniać w taki prosty sposób. Czarne mają dobrą grę. Ojejku, przecież wieża zbija, co ja gram. Pozycja jest ciężka. Bardzo ciężka. Tutaj. Tu podwisa. Dobra. Tragedia. Gdzie ja w ogóle jestem? 18 mam punktów, jak mało. Pora się odbijać, moi drodzy. Jakieś piątki, właśnie to nie mam w ogóle punktów za 5 punktów. Punktów, nie mam partii za 5 punktów, dlatego też tych punktów jest mniej. Może tak. Na spokojnie. Nawet tak sobie pozwolę zagrać. Źle zagrałem, a on zagrał jeszcze gorzej. Mogą od razu zbić, ale to nie ucieknie. A tak było zagrane, fajne. Tak mogło być dobrze zagrane. Dobra, mam cię. Mam cię, gościu. Okej. Ważny punkt na odbicie, moi drodzy. Ważny punkt. ...1600 znowu jakiś gość, no niesamowite. Czemu takich dostaje? 2700, 1600, o co chodzi? Ale gra dobrze! Jak dobrze gra debiut. O co chodzi? O co tutaj chodzi?
No pionka biorę i wracam. Kurczę, jak dobrze gra. Muszę naprawdę powiedzieć, że jak na ten ranking, to gra naprawdę dobre szachy. Gość. Tutaj weźmiemy. Różnobarwne może to nie za bardzo, ale... jakoś szarpnąć trzeba gościa. Tylko jak? Dobra, zagram sobie wieżą. Wszystko wymiana tutaj. Pionek może nie. Tutaj. Okej. Okay. A, wieża. Będę musiał coś kombinować. Ajajaj. Tak? Tak. Jeszcze się bronię. Ale kurczę, jak on naprawdę dobrze gra. Na te 1600. To tym zasuwam. Coś muszę oddać, żeby szybko zasuwać. Plan jest prosty. Zbić wieżę. Dobra, złapał się. Miss klika, aby nie zrobić. Ok, mamy to. Punkty zostają. Szachuś, trochę odrabiasz. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. No to już bardzo dobra pozycja czarnych. Bardzo dobra. Jak zagra tu, dostanie skoczek F3. Ok, porobiony. No tak szybko można grać, słuchajcie. Tak szybko punkty można robić. Lecimy. Obciął, bardzo dobrze. No to to samo, nie? Spróbujemy. A, już nie chcesz tego samego. Gościu, tylko jakieś londyńskie schematy. No i co? I tu jest chyba dobra poza. Para gońców. Tak mi się wydaje. Wybił tym. Nie, no nie możemy tego wymienić. Tutaj będziemy na D4 pilnować. No to teraz bije. To jest oczywiste. No i co? On ma słabe pionki w centrum, a to też mam zdwojone. No dobra. Gramy. Końcówka będzie chyba dobra gońcowa. Gonicowa końcówka. Hop. Dobra, tak. Aha, on w ten sposób chce mi gońca zablokować, cwaniak. Dobra, lecimy dalej. Sprytnie, sprytnie. Nie, źle pograłem. Źle, wróć, 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 wróć. Tak. Wymień. Się przerzucę. Okej, okay. Goniec się przerzucił. I teraz spróbujemy, jak tutaj go przełamać. No coś muszę przełamać, żeby przejść. Jestem wyżej po prostu królem. Dobra, idziemy po to.
mamy gościa, no mamy gościa. Oczywiście, że mamy gościa. Ja Londona białymi nie lubię. Nie lubię Londona białymi. Lubię, jak ktoś mi gra białymi Londona generalnie. No to lecimy dalej. Tak? Już takie pozycje grałem podobne. No tak. Tylko nie wiem, czy mi to coś da. Na pewno odsłaniam wieżę z tempem, ale to tylko tyle. Może tutaj goniec coś się zawiruszy i zagram G6. O, właśnie. Właśnie. Wybił, bo musiał. Ajajajajaj, to tego nie... Ja zawsze coś tutaj podstawię. Zawsze. Kurczę blade, no. Podstawiłem wieżę, nie widziałem. Dobra, tutaj mnie porobił. Ale pozycja była świetna, no. Szkoda. Dobra, grajmy pirca. Źle zagrał oczywiście. Pionek więcej. Aha, bo tutaj. Dobra, muszę tak, tak. Pasywnie. Ale pionka mam. To się liczy. Okej, tak spróbujemy. No tak. Tak. Skoczek, jakieś odejście ma ciekawe. Tutaj chyba. Dobra. Pionka będziemy gryźli. Chyba niefortunnie zagrał. Przeciwnik proponuje remis. No wolne żarty. To, że gościu nie policzyłeś dobrze, to już nie jest moja wina. Dobra. Grunt, że się myszka nie usunęła. Jest dobrze. Punkty wleciały. 37. Ok. Lecimy dalej. No to pirca dalej będziemy katować. Dobry jestem. Ale jestem dobry. Może te piony jakąś karierę zrobią. Goniec C5 jeszcze jest. Ajajaj. Tam trzeba sprzątać pionki, bo inaczej będzie źle. Aha. Mocne piony, co? Musicie przyznać. Mocne piony się porobiły. Ajajajajaj. A tutaj? No i co z tego? Za mało pionów się porobiło teraz. Aj, kurczę blade. Jakaś jedyna szansa, no to zagra. O ja! A, teraz może, dobra. Porobił mnie. No nie, źle się tak... Źle jest tak, że jak wygrywasz jedną, przegrywasz drugą, to żadna to przyjemność. Albo wygrywasz pod rząd, masz jakąś dobrą serię, dużo punktów zdobywasz.
Albo słaba seria, a potem coś odbijasz, bo inaczej to. Jakaś taka taktyka w tych turniejach musi być. Tak, może tu teraz zbić. Tu idziemy H4 na gościa. Dobra, zbij, ja zagram tu. Jakaś aktywność się zrobi. I zagramy F4 może. Zmieniam koncepcję. Zmieniam koncepcję. Ja bym chciał go tam zaatakować, tylko nie wiem jak jeszcze. Może tak na razie pójdziemy sobie, żeby wieżę wprowadzić. Okej. I co dalej? Tak, trochę pionów pooddawałem. To jest świadomy zabieg. Co ja tu oddałem? Pionka? O red, to porobił mnie. Porobił mnie. Za bardzo odważnie pograłem. Za dużo porażek, to też niedobrze. Będzie tak. Skusił to zaraz poświęcenia. Tu wisi. Dobrze to nie wygląda, tak powiem. Jeszcze ma więcej czasu, chłopak. Dobrze, że drużyna jest w silnym składzie. Przynajmniej tyle dobrego. Jak tu się przegrupować, żeby to dobrze wyglądało? Ciężko. Skoczek mój nie jest aktywny kompletnie. Nie może złapać dobrych pól. No ale teraz, jak wymienię, może coś, jakaś słabość tam na C6 się pojawi. Ale on nie wymieni, rzecz jasna. Tutaj skoczek F4 dałby mata, słuchajcie. Jak go tam przecisnąć? A, już widzę. Tak. Niedobrze. Wieża wchodzi. Niestety porobi mnie. Niestety porobi mnie. Za dużo porażek, co? Za dużo porażek, moi drodzy. Fart? Czy to jest fart? Nie, to nie jest fart. I tak przegrywam. Masakra jakaś. Tu.
Tak. Tu broń. Prawie. Dostaję w trąbę od jakichś takich właśnie leszczy, no nic nie poradzę. Już to sobie tak gadam, nie? Bo przegrywam. A jak u was z tym, jak przegrywacie z teoretycznie słabszymi, to jak tam wasze zachowania przy szachownicy? Bo tutaj jest szybka gra. Nie ma się nad czym zastanawiać. Tego Londyna trochę pograłem koślawo. Nie tak jak chciałem. Ojej, jeszcze misklik. Właśnie ta myszka mi misklikuje. Monitory latają, no tak. Czarnych pozycja jest wyśmienita, powiem wam. Po białych polach tutaj sobie chodzę. Strategicznie jest o wiele, wiele lepsza. Tylko wykorzystać dobrze. Chcę pionkę wziąć. Mogłem skoczkiem już, ale ja tutaj chcę się zatroszczyć bardziej o... Zatroszczyć się o króla. Chcę, żeby tutaj niczego nie podstawić. No właśnie. Dobra, biorę. No biorę, no kurczę. Nie chcę, ale muszę, tak powiem. Bierze mi, chociaż go na chwilę czymś zająłem. Tak, może. Sprytnie, bardzo sprytnie zagrał. A tak. Czasówka, która niestety jest moją porażką. Remis udało się uzyskać, dobra. Lepsza poza była. No miałem wygrane, miałem. Miałem i co z tego? Co z tego, że miałem wygraną? Jak to w ogóle grać?
Właśnie. Wszystko idzie za szybko. Jakieś sztuczki. Jak z czasem to wygląda? Z czasem wygląda jak wygląda. No muszę tak chyba. Goniec brał wieżę. Nie zauważyłem tego. Dopiero po ruchu. Ajajaj. Dopiero po posunięciu. Szkoda mojego gapiostwa. Musi być aktywny. Patrzcie, no nic nie ugrałem. O, ja jeszcze podstawiłem. Nie wziął. Nie, to nie była podstawka. Kurczę, nawet mnie porobił. Nie ma sensu. A dzisiaj jestem troszkę słabszym ogniwem niż wczoraj. No jeszcze gość nie obcina. No co za gość? Muszę go tutaj w takim razie ukarać szybko. To nie jest najlepszy ruch dla czarnych. Wszystko się poblokuje i co wtedy? No i dobrze. Niech się blokuje. Niech koleś. Aha, chce otwierać. On chce otwierać pozycję. Tutaj. No dobra, niech otwiera. Zróbmy długą. No muszę ten wybić. Muszę, muszę. Biorę. Dlaczego mam nie wziąć? Żebym tylko teraz nie podstawił czegoś taktycznie. No wiadomo, że on chce mnie tutaj otwierać pozycję, wiadomo. Ja muszę to przyjąć. Tu już ma strzał, no niestety. Ale może nie jest źle. Najgorsze jest to, że ja mam mało czasu. Źle pograłem. Mata jeszcze dostałem, to tego nie widziałem. Szkoda, bo pozycja była... Kurczę, dobra. Mało czasu, za mało czasu. Miał 4 minuty, to mógł sobie dłużej troszkę pokombinować. Dobra, ile mamy do końca turnieju? 50 minut niecałe jeszcze? Oj. Mało. Czas szybko leci, słuchajcie.
To jest zły wariant dla białych po e6. Bardzo zły. Po prostu biorę piona. Tak, on tu otwiera, żeby mi mata zasadzić. Tak, spróbujemy. No muszę tam otworzyć coś. Przecież ja podstawiłem. Strasznie podstawiam dzisiaj, nie? Zauważyliście. Tu jeszcze jakieś sztuczki spróbujemy zastosować. Tym wybił. Teraz pytanie. Tym wybijamy. Ten pionek może karierę zrobi szybko. Z tą moją wieżą. Może zrobi. Może zrobi. Wydaje mi się, że jest szansa na to duża. Wie, że trzeba wprowadzić tego pionka za chwilę do góry. Jest na to duża szansa. Skoczek wraca trochę do gry, co? Tam idziemy. Tutaj jakieś chocki, klocki grożą. No tak. Tutaj groziło, nie mogłem. Tutaj widzę. Dobra, oszukałem gościa. No zdążę w minutę spokojnie. Cześć, cześć Marczywiński. Cześć, cześć. Zdążę. Uff. Dobra, sobie może 2 minuty pomyśleć, jak ci to sprawia radość, gościu. To sobie myśl. Na złość może robić. Arabia Saudyjska. Słuchajcie, może dzisiaj o tej 22 zobaczymy sobie jednak te dwie partie mandzia. Tak mi się wydaje, że sobie możemy zobaczyć. Więc nastawię się na to, że odpalimy, nie? Te partie. To będzie chyba walka o przedostatnie miejsce w turnieju. Jakże stresująca gra. No wiecie co, to już jest chamstwo ze strony przeciwnika, ewidentnie. No, sobie czeka na czas, tak. Dobra, sobie czekaj. Trzeba mieć trochę tutaj takiego szachowego honoru i jakiejś kultury. Szkoda, że jeszcze tacy ludzie są. No, a jest ich niestety jeszcze wiele. Jak się przegrywa, to się przegrywa. No trudno, lecisz dalej, a nie tam się zastanawiasz tutaj. Nie wiadomo nad czym. Też tak może być, że myszka poszła w odstawkę. No to jest taka trochę hamowa. Zwyczajna hamowa. O, to tak nawet. Jeszcze go wkurzę.
Był sens grać. Gdzie my jesteśmy? Na siódmym cały czas. Dosyć dobrze stoimy. Nie najgorzej. No dobra, obciął na szczęście. Skupmy się teraz, Krzysztof, skupmy się. Nie musisz naparzać tak szybko na początku. Znowu ten sam wariant gramy z tym gościem. Okej, trochę inaczej teraz. Wprowadźmy wszystkie figury do gry. No i go. A może tak. To tak. Typowo. E5, żeby skoczkę wstawić tu na F5 mieć skoczka. Tak, i będziemy jakieś tam straszyli. Okej, hetman F4. A, skoczek E6 mu wpuściłem, ale to jeszcze nie jest tragedia. Już jest tragedia. Jeszcze nie. Tak. H5. Nie mogę nawet zbić na. A nie, nie mogę. Tak muszę. Tak muszę. Aha. Tu dostanę plombę, nie? Właśnie. Wszystko widział. Skubany. Coś tam ogarnia, trzeba przyznać. Coś tam ogarnął. Szkoda, bo te pozycje mi się bardzo podobają. Coś tam gra. Turkmenistan jakiś. Skoczek A6 w ogóle dobrze stoi. To ciekawe, że poświęcił. To takie proste, nie? No tak, to jest proste. Ten sam debiut z nim zagrałem, ten sam debiut przegrałem. Kurczę, muszę go jakoś wyjechać następnym razem. Oj, nie wiem ile wygranych, ale bardzo dużo przegranych. No i zobaczcie, jeszcze Weter 7-7 nie obcina czasu. Może E5? Nie, E5 nie może, przecież pułapka jest po E5. C5 się grywa. No niech myśli. Tak też się grywa. Dobra. No i teraz tak. Tutaj. Tak jeszcze mogłem zagrać. Spokojnie. A5 pewnie. Zagramy tak, żeby zagrać od razu B4 mieć z głowy. No i dobra, tutaj, lecimy po swoje. Okej. Aha, skoczek na B3 wchodzi na D4 i czarny ma bardzo dobrą grę. Niestety, pograłem trochę jak sierota teraz. Za szybko chciałem na skrzydle tutaj pograć. Trzeba było jednak zdążyć do roszady, ale to jest specyficzna jednak gierka tutaj w tym turnieju. Jeszcze mi daje szansę, zobaczcie.
Według mnie źle pograł. Tu zaraz mu kopnę na d4. Teraz oczywiście roszady nie zrobimy. Aj! Tu nie, na f3 nie ma. Dobrze, na f3 nie ma. Już myślałem, że na f3 dostaje plombę. Tu się broni teraz wszystko. Ok. Hop. I hop. Biorę pionka. Oczywiście otworzyłem gońca, no ale w ten sposób pionka wezmę. Coś grać trzeba. Tak, pograł. Dobra, bicie w przelocie zróbmy. I tutaj B5 ten pionek. Tu króle na F1. Wieża nie będzie grała, a to jest ten minus. Ajajaj, aj, blisko było. Już myślałem, że... Oj, żebym tutaj... Oj, 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 szachusiu. Król D2, będę musiał hetman C2 grać. Jakieś takie dzikie ruchy. Właśnie, on otwiera. Otwiera pozycję. I słusznie. Nie wiem, co grać. Powiem szczerze. Okay. Z jednej strony dziwnie pograł. Chyba. Ha, tu będzie odchodził hetmanem. I skoczek będzie mi bardzo groźny. O to chodzi. Dobra, żeby tylko mata nie podstawić. Wieża mi chapnie. Tu jest mat na E3. Nie zauważyłem takiej kombinacji. To mnie porobił. Tak, obcinanie czasu daje więcej, więcej punktów do zgarnięcia, jeżeli się wygrywa. No grałem te H5 tam. A H6 mogłem przecież zagrać. Co ja w ogóle tutaj cuduję. A to wynika z tego, że obcinam ten czas. No szkoda, no ludzie nie obcinają, no to no mają prawo, ja wiem. Ja trochę psioczę na ten turniej z jednej strony, a z drugiej strony jest wciągający bardzo. Żeby każdy obcinał czas. No to tutaj bije, podstawił. Nie, nie podstawił. Podstawił, 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 dobrze mówię, podstawił. Biorę. Biorę wszystko. Tu wisi, tu wisi. Aha, takie klocki sobie pograł. Skubany. Skubany wymyślił. Coś tam wymyślił. Ale nadal mam pionka więcej, tylko że pozycja... A, no właśnie. No niewiarygodne. Niewiarygodne, no. No to traciłbym, nie. Zaraz, mogłem. I tak bym przegrywał. Tak bym przegrywał. Tak, dobra poza. 35 minut do końca. Tylko. Jedyna szansa, żeby tutaj coś podziałać aktywnie.
Hetman E4 bije. Jakieś tam jeszcze straszydła mu robię. No już taka prowizorka. Tutaj ucieknę. Cześć, cześć wszystkim, witam. No przecież ja mogłem tutaj uderzyć jeszcze, no właśnie. Dobra. Szkoda czasu. Ile ja mam tych punktów? Nawet nie wiem. To jest dziwny debiut. Mega dziwny. Ale wyszedł mu dobrze. Dwa pionki wziąłem. Chowam króla. Wiem, że się odsłaniam troszkę. Jak wymienię, to wygram. Podstawiłem, nie? Nadal jest pion więcej. Czasem może warto trochę zwolnić, żeby zagrać lepsze ruchy. Mi się wydaje, że tutaj kopnę w bezpośredni sposób. Okej. Tu jakieś są niebezpieczeństwa, mam nadzieję. Wygrałem? Wygrałem, miałem więcej czasu, ok. Jak ja tu stoję? Szóste dla drużyny, 44 punkty. No dobra, lecimy. Trzeba wygrać jakieś piątki. Wczoraj miałem dużo piątek, dzisiaj piątek prawie nie mam.
Znowu Londyny grają jakieś. No to niech grają te Londyny. Na zdrowie. Tutaj naprawdę? Ha, że C7 zagrasz. No wybiję. Znowu bez jakości tańczę. A, jeszcze mam czasu mniej. Dobra, muszę przyspieszyć. Tutaj postarszymy wieżę. O, dziękuję Ci za punkty. 1000 punktów. Strasznie dużo. Dzięki serdeczne. Co, nie wiem, co zagrać. Tak, zagram. A, i związał. Heroiczna walka, jest po prostu bicie. Coś tam ogarniają ci ludzie, coś tam grają. Niestety. No do przodu. Cóż mi pozostało, jak nie do przodu? Go. W drugą stronę zatem. Tak muszę. Jeszcze ma dużo czasu skubany. Sakra, muszę tu bronić. Nie, to już jest pozamiatane. Za słaby jestem na jakieś tutaj sztuczki. Patrzcie, coś się udało, szukać gościa. Udało się go szukać? Chyba tak. O, cześć smoku, witam cię.
Dążymy. Okej, mamy go. Ile to jest punktów u mnie w tym momencie? 47. Obcinaj, obcinaj. Bardzo dobrze. Dobra, końcówka turnieju, więc trzeba ciąć ten czas. Takie dziwne te posunięcia moje. Wszystko powybijał. Chłopczyna. No dobra. Nie może wziąć, bo to dostanie. Ha, nie widział. No wiem, że będzie miał te dwa pionki, ale ma figurkę. Przyblokować. Dobra. Gość jest mój. Podstawił, podstawił. Całe szczęście dla mnie. No mógłby poddać, szkoda czasu, ok. Ile punktów, czy mam jakiś żar? Mam jakiś żar, dobra. 5 punktów wleciało teraz, nawet nie wiem, muszę tu zerknąć gdzieś. Gdzie ja mogę zerknąć, nawet, dobra, tniemy. Nie, podciął, 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 dobrze, dobrze, dzięki, że podciąłeś. Szachista z honorem. Aaaa! Zobaczcie, jest misklik, jest misklik, dobra, robimy roszadę. Teraz nie mogę spierniczyć tego. Nie mogę spierniczyć tego. Dobra, tutaj zablokujmy to. W sumie mogłem gońca chyba walnąć, ale teraz też jest dobrze. Teraz też jest dobrze. Dobra, tutaj. Okej. Trzeba uważać. Aj, trzeba bardzo uważać jednak jeszcze. Mega trzeba uważać. No taktycznie. Ja muszę wymieniać chyba. On szykuje jakiś tutaj jeszcze atak, nie? Spokojnie, spokojnie jak na wojnie. Zbił. Skubany. Tutaj. Miał prawo. Patrzcie, i jeszcze z takiej pozycji mogę dostać w trąbkę. Tu się jeszcze może wiele wydarzyć, niestety. No właśnie, tracę hetmana. Widzicie? Niestety, a już się cieszyłem. Już się cieszyłem, że mi sklikowano gości. Jednak warto grać do końca, jak widać. Ma za dużo pionków. To mnie trochę przeraża. Moje figury nie są skoordynowane, niestety. Skoczki są strasznie źle ustawione. No i sprząta.
ostro. Nieźle mnie pozamiatał, co? Pozamiatał. Szkoda, szkoda. Kurczę, bo figura więcej, widzieliście? Jednak to jest to, jednak to jest to. Ten atak, atak. Szkoda. Dobra, ile mamy czasu? Ile mamy czasu? Obcinamy, 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 obcinamy. Będziemy podsumowywali później. Dobra, go. Nie ma na co czekać. Tu jest taki motyw, że wieża na F4 wskakuje. Ale chyba nie, gościu nie zna. A ja sobie zrobię długą. Szybko uciekamy. No tak, zna gościu jednak ten motyw. Ja nie zbiję oczywiście, nie mogę tego zrobić. Teraz jakoś się przerzucić należy. Spróbujemy tak. W ogóle teraz mogę zbić. No właśnie, zmusiłem go. On wjedzie i tutaj zbije. No też wjadę tam. Dobra, go. Aha. I cóż dalej? Tutaj będziemy próbować się rozpychać. Jakiegoś mata może zasadzimy. Niech się boi. Królem na F7 pójdzie, zobaczycie. Tu wisi. A tu zagram tak. Ops, dziękuję. Okej, okay, mamy go. Jak z punktami? 16 jeszcze minut, 52. Przydałoby się tutaj zrobić właśnie progres, progres. No, Kacper piorun tutaj ładnie ciśnie, widać. Bardzo dobrze. Ale się dzieje. Liczę na też obcięcie. Co za gość, muszę zagrać jakieś lewuski. No to grajmy lewuski. Teoria, która jest bardzo przyjemna dla czarnych. Tu jeszcze zbił, w ogóle koleś nie ma pojęcia chyba o szachach, jak w ten sposób gra. To czarne ma wyrównanie totalne. Ja sobie tak gadam pod nosem, nie bierzcie tego pod uwagę tak mocno, sorry, bo tak sobie po prostu gadam, żeby było mi łatwiej grać. Teraz tutaj jakieś kopnięcie będzie? Nie, nie mogę tam, bo tu będę miał problem z tym gońcem na H6. Wybił, ok, tutaj się wszystko ładnie broni, skoczek nie może. To no, problemy mają białe, no, jakby nie było. Kto takiej pozycji czarnymi by nie chciał, słuchajcie, od początku? No każdy według mnie. Czarnymi oczywiście, po debiucie, mówię, po debiucie. Tutaj zagrałeś, mój drogi przyjacielu. No dobrze, prawo miałeś, to zagrałeś, go. Nie wiem, co po tym ruchu, wieża E1, to F6 chyba. Jakieś takie trzeba będzie kopnąć. Tutaj? Dobra, tutaj to nawet nie myśląc gram w ten sposób. Chociaż nie, mogłem kopnąć? Mogłem chyba kopnąć. Za mało czasu. Wolę grać bardziej praktycznie. Okej. Dobra, chwila, 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 chwila. No dobra, walniemy na D1 i sobie zagramy tak, po tego piona pójdę. Ten wisi jeszcze tutaj. Dobra, chwila. Jeszcze tak można w ogóle zagrać skoczkiem na E5, stój, tu skoczkiem. Nie ulega wątpliwości, że pozycja jest wygrana. I to gość 2400, nie? Nie mający pojęcia o skandynawskiej. Tu kopnę zaraz. Lepsza struktura, wszystko dobre. No właśnie, dlatego tutaj trzeba zagrać i tak. Struktura lepsza to wystarczy, żeby próbować realizować przewagę. Mhm. Podciągnijmy króla.
Troszkę się biało oczywiście wykraskał, ale... O, dobra, idziemy na to. Król szybszy jest w końcówce. No dobra. No dobra, tu F6 myślę, że dokładny ruch, żeby nie wpuścić króla nigdzie. No tego wziąć i grać dalej. Centralnie, centralnie, centralnie. Do widzenia. Zbieramy, zbieramy. Ok, mamy. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to. Ile szachuś punktów? Trzeba jeszcze coś wygrać pod rząd. Jeszcze ze dwie partie. W ogóle chyba piątki żadnej dzisiaj nie zdobyłem. No obetnij, obetnij, dobrze. Jest z honorem gościu. Często grają królewsko-indyjską, zauważyłem. Skoczek C6 nie jest dobrym ruchem. Zobaczcie, jak ludzie często powtarzają ten błąd. Ciekawe, tu wybijemy. Zagram sobie H3, żeby tu przytrzymać. Z roszadą jeszcze poczekam. O, będzie się rozbrykać się tutaj chce. No dobra. Słusznie. Słusznie. Tak? To tak. To pion więcej. Ok, przytrzymam tego piona. Chodzi o to, żeby zawsze ze związań uciekać bardzo szybko. Tutaj, 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 tutaj wisi, tutaj wisi. Przepchać, przepchać. Przepchać. Tu wlazł. No dobra, roszadaj z głowy. Roszadaj z głowy. Tutaj wybijemy. Wybijemy skoczkiem. Muszę pomyśleć czym. Nie no, to jest raczej dobre zagranie, bo goniec nie będzie miał tutaj przeciwnika z jego strony. Znaczy dla niego niby dobrze, teoretycznie. Goniec H6 pewnie planuję, zawsze tutaj mogę wrzucić. A nie, wisi tam skoczek. Dobra, jak wisi, to my idziemy dalej. Idziemy dalej, odważnie. I pytanie teraz... chyba tu się wbijemy tym skoczkiem. Się postraszymy. Postraszymy pana. Obcinamy, oczywiście, że obcinamy, oczywiście. Dobra. Tu podwisa, tam podwisa. A, praktycznie, troszkę szybciej muszę grać. Praktyk, praktyk przede wszystkim. Gońca uaktywnić gdzieś tam. Gdzieś tam coś. Spróbujemy, tak, hetmana wymienić. I chyba nam się to uda. Tutaj chce się chłopak A zakleszczyć. Nieźle. Nieźle troszkę, troszkę. A, tu mogłem wybić. Nie zauważyłem. Zaraz. Nic nie mogę zrobić? Dobra, przynajmniej będą jakieś różnobarwne. Dał wziąć piona. No, to końcówka jest wygrana, jeżeli zbije, ale nie zbije. Czas ma tutaj znaczenie. Udało się oszukać gościa. No, jest żar, a żar... no słuchajcie, obcinamy, obcinamy, obcinamy. Trudno, trzeba obcinać.
O, widzę, idzie ostro gość. Idzie ostro i się nawet nie czai. To od razu go tutaj będziemy męczyć. O ile on nas nie zamęczy, właśnie. Oddaję piona świadomie. Zobaczcie, on to zbił i dał mi w ogóle pola tutaj na F4. Na przykład. Ja wiem, że on będzie mi to kosił, dlatego ten pion jest na stracenie. Oczywiście. Otworzył mi tutaj gońca. Pozycja czarnych jest według mnie świetna, moi drodzy. Według mnie jest świetna. Trochę może teraz gorsza. Gorsza? Nie, nie gorsza. Jest czarnopolowy goniec. Tak, ja sądziłem właśnie, że on tak będzie próbował mnie wyhaczać. To F3 mu kopnę. Dobra. Słusznie, słusznie. A, kopnie mi tu mi weźmie. Nie widziałem tego, przyznam się bez bicia. Ale może nie ma tragedii, może jeszcze nie ma tragedii. No wymienię. I czy ja jestem w stanie tutaj coś zadziałać tą wieżą? Idę, muszę iść. No idę. Patrzcie, no. Niestety oszukał mnie. Jedyna moja nadzieja umarła. Ładnie mnie pocisnął. Arcymistrz, to arcymistrz. Coś tam jednak wymyślił lepiej niż ja. Dobra, słuchajcie, no co? Jeszcze mamy 6 minut, jakąś jedną partię, dwie. Może góra się uda tutaj wyskrobać. No chyba, że... No nie, no obcinaj czas, gościu. No właśnie. Bez przesady. No sucha taka poza. Bardzo sucha. No masz coś tam. Porzeźbimy. Może. Jeszcze straszy. Patrzcie. Jeszcze straszy, no. Weźmie pionami A3. Nie wziął. Więcej. Tylko taka wersja trochę tego pionka, ale jest, 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 jest. Pionek jest przytrzymany. Pionek jest przytrzymany. Zaraz muszę tak. Niedobrze. Chcę tak zagrać. Ile czasu? 4 minuty zostały. Dobrze. No to co? Jest wygrana. Fuf, jeszcze mam tak. O Boże, ale się wystraszyłem. Będę w kwadracie. Do remis. Teraz to już nie jest remis. Teraz to już wygrana.
A nie, co ja w ogóle gram? Nie tak jak trzeba. Co nie zmienia faktu, że jest wygrana. Dobra, 3 minuty. Może jeszcze jedna partia, zaliczymy jakieś punkty? Zobaczymy. Polecam książkę Agresywne Szachy. Oczywiście, że polecam. Już ktoś, któryś raz ktoś mnie o to pyta. Cześć, cześć. No to cieszę się, że jesteś na live. Witam cię. Tu postawiłem. Aha, on nie obciął czasu w ogóle, nie? Ale gość. Ale gość. Pozycja jest zła. Skoczek silny. Wrzucę mu remis, bo już jest minuta do końca. A wziął, tak sądziłem, że weźmie. No wiem, tu jest taki strzał, niestety. No właśnie. Jakiś hetman C6, jakieś tam wieczne szachy. No tak. Sprytnie, sprytnie. Sprytnie pograł. To tak, zagrajmy. A, skoczek na F7 jest mat. No mogłem zbić na D6. No dobra, trudno, porażka. Siódme miejsce chyba, co? Cie, ojej, ale tutaj mają skład, słuchajcie. Siódme miejsce, no i tak nie jest źle. Ile zrobiłem punktów? 66. Ranking nie polepszyłem, troszkę spadło mi niż na początku. No szkoda, szkoda. No ale fajnie, że tutaj się ludzie zmobilizowali, trochę pograli. To cieszy, także dzięki, że graliście. No to co, dzisiaj spróbujemy może sobie